O, ciasteczka! Z przyjemnością, madam. To będzie nowy dom burmistrza, więc przyłóżcie się solidnie do roboty. A, ja nie umiem się przykładać, Joe. Postaraj się, Averill. Ten komin musi być dobrze zrobiony. Jakiej zaprawy używasz? Zaprawy? Co to jest? Co ty mówisz? Co to jest zaprawa? Zaprawa to jest to, co spaja cegły, kretynie. Patrzcie, następny skreślony dzień. Ja też już czuję się skreślony. Ja też nie daję rady. Już dosyć tego biadolenia. Jeśli wytrzymamy miesiąc, będziemy mogli wrócić do bandyckiego życia. Nie widzę swojego kalendarza. A zamknij się, kretynie. Zaniosę to pani, madam. Co ty wyprawiasz, Averill? Mamy być tragarzami. To siła przyzwyczajenia, Joe. Zapominam, że mamy być uczciwi. Mówiłem, nie wymawiaj tego słowa. Ludzie? Nie, uczciwi. Spokojnie, Joe. Obserwowałem sytuację i muszę z wami porozmawiać. Zbliżcie się. Problem polega na tym, aby praca was interesowała. Możemy kraść bydło. Napadać na pociągi. Okraść bank? Kretynie, nie możemy okradać banków. Banki. A może otworzymy własny bank? Bank Daltonów? Nieźle. Tak, kapitał bez zysków. Hej, patrzcie, chłopaki. Zawiesiłem szyld. Tak, do góry nogami. Odwróć go, kretynie. Jednak mieszkańcy miasteczka nie mieli zaufania do banku Daltonów. Postanowiłem dać im przykład. Naprawdę chcesz zdeponować $10 w naszym banku? Tak. Nie stój jak kołek, idź, otwórz sejf. Tak jest. Czy tak się otwiera sejf, cymbale? O, Joe, przecież zawsze tak robiliśmy. Natychmiast idź kupić nowy i nie zapomnij o kluczach. Klucze? Ciekawe, co jeszcze wymyśli. Przez te wszystkie przeżycia zachciało mi się pić. Napiłbym się dobrej, świeżej lemoniady. Ja też. Averill, przynieś nam dzbanek. Zostań tutaj. Zostać. Kazał mi tu zostać. Witaj, Sam. Długo cię u nas nie było. O tak. Wróciłem z chłopakami z Loredo. Daltonowie? Spokojnie, Sam. Są na warunkowym zwolnieniu. Jedna wpadka i wracają do pudła. Bardzo proszę o jeszcze jeden dzbanek lemoniady. Może ja im doleję. Teraz jesteś zalany. Ale zabawa. Darnego, zostawcie mnie. Spokojnie, no, bez awantur. Tak, nie dajmy się sprowokować. Nie zaprzepaścimy wszystkiego. Miesiąc dobiega końca. Mam to gdzieś, Darnego. Nie boję się ciebie, Joe Dalton. Tego za wiele. Znowu rozrabiasz, Joe? Tak? Aha. Tak? Rozumiem. Zaczekaj tu na mnie. I wy uważacie się za twardzieli? Nie! Ja jestem Averill. A ja Lucky Luke sam. Lucky Luke? Bronisz tych podłych, śmierdzących kojotów? Powiem krótko. Tak. O, prawdziwy western z prawdziwymi kowbojami, takim jak John Wayne.
Proszę w głowie nie mieści broni mnie Lucky Luke! Broń się, Luke! Nie walczę z przeciwnikiem ślepym jak kret. Odchodzę, ale jeszcze o mnie usłyszycie. No i miał rację, mówiąc, że jeszcze o nim usłyszymy. Kiedy odjeżdżałem, upewniłem się, że Daltonowie będą o mnie pamiętać. Ten przeklęty Lucky Luke przybył na pomoc Daltonom. To mnie denerwuje. Mnie też. Pod koniec miesiąca dorwiemy go. Dorwiemy! Tak, dorwiemy! Ale kogo? W Tortilla Gulch zapanował spokój, ale sam Loredo razem ze swoją bandą planował go zburzyć. Jesteś pewien, że to wypali sam? Na 100%! Założymy maski i poślemy Daltonów prosto do podła! Jedyna korzyść z tego, że jest się porządnym obywatelem, to to, że można iść na ryby! O tak! Kiedy napadaliśmy na banki, nie mieliśmy na to czasu! Ale w pudle mieliśmy dużo czasu! Gotowi, chłopcy? Zablokowana droga, musimy się zatrzymać! Oddajcie safe! To bracia Daltonowie. Są na warunkowym zwolnieniu. Za taki wybryk znów trafią za kratki. Nie ma rady. Jak już powiedziałem, musimy oddać im sejf. Rin-tin-tin. Gdzieś zniknął. Nie ma się co martwić. To wspaniała nowina. My psy uwielbiamy odpoczynek na słońcu. Stop! Co się stało, amigo? Okradli nas. To Daltonowie. Jesteś pewien, że to bracia Dalton? Widziałeś ich twarze? Słucham, widziałeś? No cóż, mieli maski na twarzach, ale mówili, że są Daltonami. Nie można lekceważyć takich zeznań. Chyba coś nas ominęło, Joe. Musimy się podzielić. Słyszycie? Dzielą między sobą łupy! Łopaty! To ja ją złapałem, jest moja! To oni! Łopaty! Hej! Dlaczego biegniemy, Joe? Bo inaczej nas złapią! A to źle! Jak za starych dobrych czasów! Tak! Kiedy rabowaliśmy miasteczka! O, duży patyk! Kto by naportował? Ja chcę szybko biegnął, ale na szczęście ja znam skrót! Tak to jest zawsze! Zawsze ten sam koniec! No, mam ich! Ale się zdziwią! To genialne, Joe! Nikt nas tu nie znajdzie! Obywatele Tortilla Gulch nie byli zadowoleni, kiedy to przypomniałem im o banku Daltonów. Każ im otworzyć sejf! Tak! Tam na pewno znajdziemy słupy! Co? Chciałem powiedzieć łupy! Możemy udowodnić, że to nie my! Otwórz sejf, Adry! Nie mogę znaleźć klucza, Joe! Ty debilu, otwórz sejf! Dobrze! Daltonowie mówili prawdę! Nie ma tu nic prócz moich $10. Jest klucz do sejfu! Wiedziałem, że go mam, Joe! A już się martwiłem, że go zgubiłem! Ja go zatłukę! Chyba zbyt pochopnie oskarżyliśmy braci Dalton! Przepraszam, że przeszkadzam, ale kurier został okradziony przez braci Daltonów! To koniec firmy Pony Express! A więc mamy dowód niewinności Daltonów!
Przez cały czas byli tutaj. O, powinniśmy przeprosić braci Dalton.